Obowiązywało w Polsce rozporządzenie ministra środowiska z dnia 21 lipca 2016 roku w sprawie sposobu klasyfikacji stanu jednolitych części wód powierzchniowych oraz środowiskowych norm jakości dla substancji priorytetowych. To było takie rozporządzenie, jakby, które z grubsza nawet coś określało, kiedy wody, ja tutaj będę się skupił na ciekach, spełniają warunki dobrego stanu ekologicznego lub dobrego potencjału ekologicznego, jak również dobrego stanu chemicznego i jakby łącznie biorąc te dwa zasadnicze elementy stanu dobrego wód. Ten stan prawny, mniej więcej ja się skupię tutaj na jednym rodzaju parametrów, czyli parametrach zasolenia, bo to te substancje o charakterze soli różnego rodzaju są charakterystyczne dla ścieków z elektrowni węglowych, z kopalni węgla kamiennego. I te parametry zasolenia współdecydowały o dobrym stanie ekologicznym dla naturalnych części wód lub o dobrym potencjale ekologicznym dla silnie zmienionych części wód. No bo wiadomo, stan ekologiczny jest właśnie dla naturalnych, a potencjał ekologiczny jest dla silnie zmienionych. I tam był szereg parametrów zasolenia, tak jak przewodność 20 stopniach Celsjusza, oczywiście elektrolityczna, zawartość substancji rozpuszczonych, siarczanych, chlorki, wapń, magnez i twardość ogólna. Czyli 7 parametrów i dla każdego z nich były określone wartości graniczne, które były to pewne wielkości liczbowe dla każdego typu cieków. Tam chyba tych cieków było typów 26. Musiały być spełnione łącznie. I tutaj ta gwiazdka, nie wiem na ile tu widać, to ten odpis. O, zawartość substancji rozpuszczonych miała zastosowanie tylko dla naturalnych części wód, czyli brana była pod uwagę przy określeniu stanu ekologicznego, natomiast potencjału ekologicznego nie. Jeżeli wszystkie te 7 parametrów było spełnionych, to wtedy był dobry stan ekologiczny lub dobry potencjał ekologiczny. Oczywiście to tylko były parametry zasolenia, bo ogólnie mamy parametry fizyko-chemiczne i parametry zasolenia są tylko jedną z jego jakby podklas, a oprócz tego mamy jeszcze parametry biologiczne i hydromorfologiczne. No ale od 8 listopada 2019 roku weszło nowe rozporządzenie, przy czym ono w gruncie rzeczy brzmi w sensie nazwy aktu prawnego praktycznie tak samo, ale warto zauważyć, że już nie minister środowiska je wydał, tylko minister gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej. No, co oczywiście wynika z jakiegoś tam nowego podziału, prawda, kompetencji między ministerstwa, ale też troszkę i wskazuje na to, co jest jakby istotne. No, jak zrozumieć, sobie wyobrazić Ministerstwo Środowiska, Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej mają troszkę inne priorytety, jeżeli chodzi o całość funkcjonowania. I teraz tak, co tak naprawdę się zmieniło? Zaraz po wejściu rozporządzenia nic praktycznie. Ponieważ do końca grudnia 2021 roku, no na przykład parametry zasolenia pozostały dokładnie takie same, czyli 7, z tą drobną różnicą, że nawet jest jakby pewne zaostrzenie, to znaczy zawartość substancji rozpuszczonych jest nie tylko dla silnie zmienionych, ale też dla naturalnych części wód. No i wartości graniczne dla poszczególnych typów cieków pozostały te same. Ta różnica, szczerze mówiąc, właściwie do końca 2021 roku jest żadna, w związku z czym nawet specjalnie nikt się tym nie zajmował dotąd, że tam się zmieniło rozporządzenie, no, zmienił się tylko jakby tytuł aktu prawnego i odpowiedni zapis w dzienniku ustaw. Ale od 1 stycznia 2022 roku czeka nas prawdziwa rewolucja.
I teraz to jest to właściwe rozporządzenie i pytanie, na ile ono poprawi stan wody. Proszę Państwa, pierwsza sprawa dla rzek, a właściwie dla cieków, jedynym parametrem zasolenia będzie przewodność elektrolityczna 20 stopnia Celsjusza. Czyli proszę zwrócić uwagę, zamiast dotrzymania 7 różnych parametrów, wystarczy dotrzymać tego jednego. On oczywiście w jakimś sensie jest parametrem syntetycznym, no bo przewodność jest jakby funkcją stężenia rozmaitych kationów, anionów, no ale jednak, jak łatwo zgadnąć, łatwiej dotrzymać jednego parametru niż tegoż samego parametru jeszcze 6 pozostałych. Czyli krótko mówiąc, trudniej będzie o sytuację, że jakaś wartość graniczna nie jest spełniona i stan lub potencjał ekologiczny nie jest dobry. No to jest właśnie mniej więcej to, co powiedziałem przed chwilą. Czyli będzie łatwiej osiągnąć dobry stan ekologiczny lub dobry potencjał ekologiczny. Oczywiście na papierze, tak? W terenie nie zmieni się nic z racji temu. To jest skutek pierwszy tego nowego rozporządzenia. A tych skutków jest kilka. Skutek drugi jest taki, że to jest rozporządzenie jakby pisane pod inspekcję środowiska. Z punktu widzenia wojewódzkich inspektoratów ochrony środowiska to jest błogosławieństwo. Bo no, po pierwsze wystarcza zmierzyć jeden parametr, a nie trzeba się bawić w kilka. No bo no, jak dotąd, no to powiedzmy jednak wiosie musiały mierzyć i przewodnictwo, znaczy przewodność, i chlorki, i siarczany, i substancje rozpuszczone, no już tam te twardości ogólne, wapnia, magnezu, na ogół nikt nie mierzył. Ale pomiar przewodności jest najłatwiejszym pomiarem z możliwych. Ponieważ tak, po pierwsze, on nie wymaga w ogóle pobrania i analizowania próbki w laboratorium. Bo to jest pomiar, który się wykonuje za pomocą konduktometru. Oczywiście konduktometry różnie wyglądają, ale z grubsza to jest coś takiego. Wkładamy do wody tak i mamy pomiar. No, równie, że tak powiem, łatwy, jak na przykład pomiar temperatury. Po drugie, no, można wykonać ten pomiar wprost w wodzie rzecznej. Po trzecie, można go zautomatyzować, czyli właściwie nie trzeba w ogóle tam się pojawiać, tylko zainstalować ten konduktorem, gdzie na przykład mierzył co pół godziny. No a powiedzmy, jak chciało się oznaczać kiedyś na przykład chlorki czy siarczany, no trzeba było pobrać próbki, potem można było miareczkować, tak? No, można było też metodami instrumentalnymi mierzyć, ale jednak to wymagało pewnej określonej procedury, a tutaj mamy sprawę o wiele łatwiejszą. Ale zysk dla wiosiu jest stratą dla kogoś innego. Otóż bardzo trudno będzie przeprowadzać ocenę oddziaływania na środowisko instalacji przemysłowych łączących zasolenie wód, takich jak na przykład elektrownie węglowe. Nie zazdroszczę pracy autorom raportów środowiskowych, bo o ile przewodność w 20 stopniach jest bardzo łatwo zmierzyć doświadczalnie, nie daje się obliczyć. Dlaczego? Po pierwsze dlatego, że trzeba znać skład jonowy wszystkich możliwych jonów, czy nie tylko chlorku, siarczanów i tak dalej, ale sodu, potasu, wapnia, magnezu, wodorowęglanu. No i najczęściej nie mamy takiej informacji o wszystkich możliwych jonach, tak? Na przykład, które będą ściekać z elektrowni węglowej, więc wyliczanie przewodności na... Po drugie, gdyby dokładnie znać ten skład, to zasadniczo przewodność nie jest do końca wielkością adytywną. To znaczy przewodność roztworu jako mieszaniny, znaczy roztworu, tak, zawierającego różne kationy i aniony, nie jest do końca sumą przewodności poszczególnych kationów i anionów. Z tego powodu, że jakby to powiedzieć, poszczególne kationy i aniony mają tak zwane przewodnictwo molowe, ale to przewodnictwo molowe to jest wartość, którą wyznaczamy dla tak zwanych roztworów nieskończenie rozcieńczonych. Natomiast jeżeli roztwór nie jest nieskończenie rozcieńczony, tylko te stężenia są całkiem konkretne, to przewodności molowe przemnożone przez stężenia molowe nie dają nam do końca przewodności jako takiej, tylko jeszcze trzeba przez tak zwany współczynnik aktywności jonów.
To jest takie dość skomplikowane, wbrew pozorom, zagadnienie fizykochemiczne. Ja powiem tak, w przypadku rzek to pewnie nie miałoby problemu, ale już na przykład będziemy mieli ścieki silnie stężone, na przykład z instalacji odsiarczania, to z całą pewnością wyliczenie teoretyczne na podstawie tych danych, które są w tabelach, że przewodność molowa na przykład jonów sodu wynosi tyle, potasu tyle, chlorków tyle, to wbrew pozorom to się nie zmoży w przewodnictwach roztworu jako takiego. No ale to jest powiedzmy kwestia, Jasią się ułatwi, RDOSią się utrudni, no bo to RDOSie kiedyś regionalne dyrekcje ochrony środowiska będą się zmagać z wyznaczaniem tych przewodności ścieków na przykład, natomiast jest jeszcze coś innego. Otóż zupełnie się zmienia klasyfikacja cieków. Dotychczas te cieki to były takie numerki od 1 do bodajże 26 i każdy z cieków w planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza no to było określone, czy to jest naturalna część wód, czy silnie zmieniona część wód i jaki typ cieków. I na przykład były takie typy jak rzeka nizinna piaszczysto-glinasta, rzeka nizinna żwirowa. No a teraz będzie już tylko rzeka nizinna, ale wbrew pozorom to nie jest tylko takie uproszczenie. Tam jest szereg takich zmian, że trudno będzie przewidzieć z góry. Dopiero się dowiemy jakby w planie gospodarowania wodami, który będzie uchwalony pod koniec przyszłego roku, czy te cieki będą takie, czy nie inne. Bo nie we wszystkich przypadkach jest jakby taka pełna odpowiedzialność, przynajmniej sądząc po nazwach. Ale co istotne, w wielu przypadkach złagodzono wartości graniczne dla wód klasy drugiej. Czemu dla wód klasy drugiej? Dlatego, że wody muszą mieć przynajmniej klasę drugą w odniesieniu do danej substancji, żeby mogły mieć dobry stan ekologiczny lub dobry potencjał ekologiczny. Właśnie pierwsza klasa wbrew pozorom nie ma znaczenia, ważna jest klasa druga. No i te wartości graniczne. No ja tutaj dałem takie przykłady. W przypadku no, na przykład wielkiej rzeki nizinnej, która też będzie wielką rzeką nizinną w przyszłości, zakładamy, że to będą z grubsza te same, no to akurat wartość przewodności się nie zmieniła. 850 mikrosemiansów na centymetr było i będzie. Ale już na przykład, jak mamy rzekę nizinną piaszczysto-gliniastą, to zamiast 553 mamy 690. Jak rzeka nizinna żwirowa 518, no to tutaj też 690. I teraz proszę zwrócić uwagę, no bo wyobraźmy sobie, że mamy jakąś rzekę, która ma przewodność średnioroczną 600 mikrosiemensów na centymetr. I ona dotychczas nie spełniała wymogów klasy drugiej, ponieważ te były na poziomie 500 z kawałkiem. No ale, że tak powiem, jakiś pomysłowy dobromier w Ministerstwie Gospodarki Morskiej, że drugi śródlądowy dobry, stwierdził, że teraz od przyszłego roku, znaczy od 2022 roku, przepraszam, to będzie 690 i rzeka, która ma 600, no już oczywiście będzie spełniać. Czyli krótko mówiąc, dzisiaj był stan ekologiczny poniżej dobrego, no a za dwa lata będzie stan ekologiczny już dobry. No jest to oczywiście metoda na poprawę stanu wód, wiadomo na papierze, tak, ale zapewne potem będziemy mogli się chwalić, że znacząco się stany wód poprawiły. Ale wbrew pozorom, proszę Państwa, najlepsza rzecz jest inna. Ja to nazywam taki lex specialis. Ten dokument ma 250 stron, to rozporządzenie. Nie wszyscy może trafią na ten zapis. To jest ustęp drugi w załączniku siódmym. Załącznik siódmy to właśnie określa wartości graniczne i on się składa tak z ustępu pierwszego, który pisze, że wartości graniczne są następujące dla naturalnych części wód, które są typami cieków takimi i takimi, no to co pokazałem. A następnie jest ustęp drugi, który się odnosi do silnie zmienionych części wód. I on mówi tyle, że wartości graniczne, no gdzieś mam dla tych klas jakości, tak dalej, będące podstawą klasyfikacji potencjału ekologicznego tych jednolitych części wód powierzchniowych, które się odnoszą do jednolitych części wód powierzchniowych
wyciekach naturalnych, kanałach, zbiornikach, wyznaczonych jako sztuczne lub silnie zmienione, określa się w ramach planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza lub jego aktualizacji. Co to oznacza? Oznacza to tyle, że te wartości, które tam są w tych wcześniejszych tabelkach, one w przypadku silnie zmienionych części wód nie istnieją. One jakieś tam są, ale tak naprawdę dla tych silnie zmienionych będzie je określał plan gospodarowania wodami. No, proszę Państwa, można sobie wyobrazić ciąg dalszy. Ja osobiście nie mam wątpliwości, jak to będzie wyglądać. Więc tak, jeżeli na przykład będziemy mieli rzekę, nazwijmy to problemową, czyli na przykład jest rzeka, silnie zmieniona część wód, no i on taką napycha ta rzeka, że jest tam na przykład elektrownia węglowa, no i przez to, że jest tam elektrownia węglowa, to poniżej ujścia zrzutu ścieków, tam gdzie akurat się składa, że jest punkt pomiarowo-kontrolny Inspekcji Ochrony Środowiska, no będzie na przykład 900 mikrosiemensów na centymetr, a rzeka jest akurat na przykład nizinna, pieszczysto-glinasta. Normalnie no, byłaby ta wartość i by obowiązywała, tak byłoby zgodnie z poprzednim rozporządzeniem, obojętnie, wprawdzie podwyższona, ale nie mniej. No i teraz no, nie możemy jakby zbić tej przewodności w dół, no i przez to mamy stan ekologiczny poniżej dobrego, nie możemy osiągnąć stanu dobrego jednolitej części wód powierzchniowych. Na szczęście możemy uchwalić plan gospodarowania wodami, akurat dlatego cieku sobie uchwalimy na przykład 2000 mikrosiemensów na centymetr. Czemu? No bo tak, a dlaczego nie? No skoro rozporządzenie mówi, że ma plan określić, ten plan określi. I wtedy ta rzeka będzie musiała spełnić 2000. Ja mam przynajmniej kilka typów w Polsce. Na przykład rzeka Miedzianka poniżej elektrowni Turów, które z całą pewnością dostaną takie uchwalenia, uchwalone w planie wartości graniczne, że się okaże, że jak dotąd od lat nie było spełnione, więc były derogacje, tak, a teraz już nie będzie derogacji, bo będzie spełniać. Bo oczywiście ustalimy to na takim poziomie, żeby było dobrze. Proszę Państwa, to dotyczy oczywiście sztucznie zmienionych części wód, ale wiecie Państwo, to również plan gospodarowania wodami określa, co jest naturalną częścią wód, a co jest sztucznie, silnie zmienioną częścią wód. I to jest, powiedzmy, różnica dość płynna. Na przykład w dotychczasowym planie było tak, że dla części cieków było na przykład określane, że coś jest naturalną częścią wód, a potem tam weryfikowano to, tam jakieś tam współczynniki, M1, M2, M3, M4, ocena ekspercka i wychodziło, że coś jest silnie zmienione. Zresztą się na jakieś tam reguły są, bo to jest oczywiście związane tam z obecnością różnych elementów, które jakby, no, zmieniają hydromorfologię cieków, ale proszę Państwa, nie mam osobiście żadnych złudzeń, że z całą pewnością część najbardziej problematycznych naturalnych części wód zamieni się w nowym planie w silnie zmienione części wód, a jak się zamieni w silnie zmienione części wód, no to będzie można uchwalić wszystkie wskaźniki nie tylko zasolenia na takich wysokościach. Proszę Państwa, no, nie mam osobiście żadnych złudzeń. I wtedy co będzie? No to był zły stan ekologiczny, był zły potencjał ekologiczny, czy dobry potencjał ekologiczny, czy tam dobry stan ekologiczny. Proszę Państwa, no, to jest niewątpliwie metoda bardzo skuteczna, jeśli chodzi o poprawę stanu czystości. Od 2022 roku przypuszczam, że w ogromnej większości przypadków te najbardziej problemowe cieki będą miały ten stan dobry, no jak jakieś tam będą miały złe, to będą takie cieki, o których nikt nie słyszał, tak, i w ogóle nie wie, że takie są. No to jest oczywiście metoda na papierze, ale kto powiedział, że metody na papierze nie są skuteczne. I myślę, że autorzy rozporządzenia dokładnie to mieli na myśli, tak? Nie będzie, proszę Państwa, już potrzeby żadnych derogacji, tak naprawdę. Wszystko będzie, że tak powiem, mieściło się w przepisach prawa. Dziękuję za uwagę.